Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 23. Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Wierność na wszystkich drogach. W życiu Maryi, jak w każdym życiu ludzkim, było wiele dróg. I tych duchowych dróg, jakimi Bóg każdego z nas wiedzie, i tych rzeczywistych, ziemskich dróg, jakimi chadzamy codziennie. A właśnie o wierności powiedzieliśmy, że jest ona świadomością celu i wypatrywaniem celu na wszystkich drogach życia, aby wiodły do Boga. Zarówno te codzienne, utarte, znane nieraz aż do znudzenia, jak te nieprzewidziane, niezwykłe, zaskakujące. Bo na jednych i na drugich właśnie wierność, ta świadomość celu i pamięć na cel musi zawsze odnajdywać właściwy kierunek, kierunek zgodny z wolą Bożą. W życiu Maryi, jak w każdym życiu ludzkim, było wiele dróg. Była górzysta droga, jaką szła niosąc Boga do domu Zachariasza, i ta, którą szła do Betlejem, by sprostać Bożym zamysłom. I ta, którą śpieszyła w dal, ratując niemowlęcy kształt Boga wcielonego przed okrucieństwem Herodowych siepaczy. A potem były zaułki Jerozolimy, po których wędrowała przez 3 dni w poszukiwaniu zagubionego synka. I były wszystkie te szlaki Judei, które przemierzała, by choć przez chwilę ujrzeć Jezusa, który wciąż podążał z jednego miejsca w drugie, a w końcu była droga krzyżowa. Gdy tak pomyślimy o tych drogach, jakimi chadzała po tej ziemi wierność Maryi, przekonamy się raz jeszcze, iż Bóg rzeczywiście stawiał jej świętości te same warunki, jakie stawia i nam. To prawda, że Maryję, matkę swą, obdarzył nieporównanie większymi przywilejami, ale te przywileje to były dary Boże, to nie były jej zasługi. Tymczasem Kościół, śpiewając Królowo Nieba, raduj się, mówi, że Maryja zasłużyła na to, aby stać się Boga rodzicą. Zasłużyła sobie na to przez swą wierność nieprzerwaną, tak wieloraką. Wierność wiary, nadziei, miłości, ufności, posłuszeństwa. Wierność umysłu, woli i serca. Wierność całkowitą i bez reszty na tych wszystkich drogach, jakie wyprzedziły drogę krzyżową lub nastąpiły po niej, a na których Bóg powierzał całkowicie jej wierności sprawę odnalezienia właściwego kierunku, który by wiódł do celu przez Boga zamierzonego. Udzielał jej niewątpliwie natchnień, których również nikomu z nas nie szczędzi. Ale tego kierunku sam nie wytyczał, idąc przed nią, czy prowadząc ją. Powierzał go całkowicie jej czujności na głos tego natchnienia, które odzywa się również w duszy każdego z nas, a jest głosem woli Bożej. Uzależniał go całkowicie od jej decyzji, od jej woli, od jej postanowień, od jej posłuszeństwa, od jej wytrwałości, od jej wierności niesłabnącej. Dopiero szlak krzyżowej drogi, wiodący na szczyt męki, wytyczał przed nią widzialnie idący przodem jej Syn i Boży Syn. On, który mękę cierpiał, ale i mękę postanowił, dopiero ten szlak był w pewnym znaczeniu niezawodny. Był straszny, okropniejszy niż wszystko, co można sobie było wyobrazić. Ale nie było to już pytań o wolę Bożą, o jej kierunek, o jej wymagania. Wszystkie pytania były tu już z góry rozstrzygnięte, a kierunek wytyczony przez widok uginającego się pod krzyżem, przez ślady jego krwawiących stóp. Maryję, Matkę Bolesną, Maryję ze szlaku krzyżowej drogi,
Maryję współcierpiącą pod krzyżem, zostało dane nam, ludziom dzisiejszym, odczuć i zrozumieć może o wiele głębiej niż ludziom dawniejszych pokoleń. Nam, którzy przeżyliśmy wojnę, a niektórzy dwie wojny, nam, którzy widzieliśmy samo dno ludzkiej nikczemności, a jednocześnie patrzyliśmy na takie bohaterstwo w męczeństwie, które graniczyło ze świętością lub wprost było świętością. Cały przebieg Chrystusowej męki, a zwłaszcza to, co w czasie męki przeżywała Maryja, stało się prawie wiadome, konkretne, bliskie. To już nie jest jakieś abstrakcyjne, mozolne wyobrażanie sobie, co musiała wówczas odczuwać Matka Boża. To jest zrozumienie, a w każdym razie coś bardzo zbliżonego do zrozumienia całego ogromu jej udręki, a także jej przerażenia na widok dna, jakie może osiągnąć ludzka zbrodnia. Właśnie podobieństwo pomiędzy drogą krzyżową, jaką kroczyła Maryja, idąc w ślady skatowanego Syna, a krzyżowymi drogami, jakie myśmy w swym życiu kroczyli, stanowi jak gdyby tło, na którym występuje jaskrawo na jaw rozbieżność pomiędzy jej wiernością wszystkim innym drogom jej życia, a naszą niewiernością na tych drogach naszego życia, które zwiemy drogami pospolitymi. Bo trzeba przyznać, że tak samo jak dla Maryi, szlak krzyżowej drogi wytyczył widzialnie idący przed nią Jezus, tak i dla nas na wszystkich przebytych krzyżowych drogach Bóg stawał się niejako widzialnie obecny. Mówi się o nas, jak trwoga to do Boga. Mówi się to z odcieniem szyderstwa, że niby gdy nas oblatuje strach, wtedy dopiero przypominamy sobie Boga, szukamy Jego opieki. Ale to jest szyderstwo niesłuszne, w każdym razie nie zawsze słuszne. Bo rzeczywiście prawie zawsze w czasach wielkich cierpień czy trwóg uciekamy się do Boga. Ale nie tylko dlatego, że pragniemy sobie zapewnić Jego opiekę. Nie. Po prostu dlatego, że wtedy Bóg staje się dla nas jak gdyby widzialny. Można powiedzieć, że im cierpienie jest głębsze i bardziej dojmujące, tym szybciej dowierca się do tych głębin, w których Bóg jest u nas obecny. Cierpienie zdziera jakoś najskuteczniej to wszystko, co nam tak często Boga przysłania. Wtedy doprawdy można powiedzieć, że Bóg staje się dla nas niejako konkretnie widzialny, wyczuwalny. Przeżywamy Jego obecność w nas i dookoła nas, tak jak przeżywamy najrealniejszą rzeczywistość. I dlatego można powiedzieć, że w okresach wielkich cierpień i wielkich trwóg wierność Bogu przychodzi nam właściwie najłatwiej. Pomimo bólu czy przerażenia, nie ma w nas żadnych pytań, żadnych wahań. Po prostu wiemy. Wiemy, że On jest z nami. Wiemy, że nasze kroki idą śladami skrwawionych stóp Jezusowych. A potem powraca się do życia. Zwykłego, pospolitego życia, znaczonego innymi drogami. Drogą od domu do pracy, od pracy do domu. Drogami ku różnym bliźnim, których by można i trzeba poratować lub pokrzepić. Drogami obowiązków, które by trzeba spełnić, aby ziściły się zamiary Boże względem ludzi i spraw nam powierzonych, względem naszej Ojczyzny i różnymi uciążliwymi drogami, które trzeba by obrać bez wahania dla ratowania życia Bożego w nas i dookoła nas. I drogami, którymi chadzają nasze dzieci, drogami, na których należałoby ich szukać, aby wiedzieć, czy nie idą ku zgubie. I drogami na różne gody kananejskie, gdzie można by zaradzić jakimś brakom. Któż te drogi zliczy? I jest faktem, że Bóg tak widzialny w czasach najgorszych, tu, na tych drogach, nagle
niknie nam z oczu. Jakże często nie potrafimy go na nich zupełnie dostrzec, bo te właśnie drogi powierza on nam, jak to czynił również w stosunku do Maryi. Powierza je naszej wierności, ciągłej, czujnej gotowości naszego umysłu na odczytanie woli Bożej i naszej woli, na jej przyjęcie i wykonanie. Tych dróg już Bóg nie wytycza z tą dojmującą widzialnością i wyczuwalnością, z jaką wytyczał drogi krzyżowe. Nie ma chyba wśród nas nikogo, kto by w takiej czy innej mierze nie przeżył tej różnicy pomiędzy odczuciem obecności Bożej na drodze wielkich cierpień, a Jego zatraceniem na wszystkich innych drogach życia. Jakże często słyszy się takie zwierzenia. Tam w obozie, czy tam na zesłaniu, czy w napięciu walki, która w każdej chwili groziła śmiercią lub gorzej niż śmiercią. Bóg był taki bliski. Czuło się Jego obecność, przeżywało się ją zupełnie samorzutnie. A teraz to się jakoś wszystko skończyło, zatarło. Dziś już nie czuję obecności Bożej, po prostu nie mogę w nią uwierzyć. A cała rzecz polega na tym, że wyczuwalność obecności Boga w czasach najcięższych nie była naszą zasługą. Była i jest zawsze Jego dobrodziejstwem, Jego łaską. Bo inaczej wielu rzeczy nie potrafilibyśmy po prostu znieść. Natomiast wszystkie inne drogi wierności Bóg powierza już wyłącznie nam, wspomagając nas swoją łaską. To prawda, ale oczekując, iż na nich właśnie damy pełną miarę naszej wierności, naszej czujności na głos łaski, na głos woli Bożej i naszej woli sprostania Bożym żądaniom. Maryi, tak wiernej wszystkim Bożym drogom, powierzmy te nasze drogi codzienne, uciążliwe, utarte i tak opatrzone, że nieraz aż nienawistne, bo one dopiero stanowią najczulszy sprawdzian naszej wierności. Niech nas po nich prowadzi ta, która każdej drodze umiała nadać kierunek prosty ku Bogu. Amen.